No, piłkarze już się rozgrzewają, trybuny się powoli zapełniają. Czeka nas dziś niewątpliwie bardzo emocjonujący mecz. Witamy z jednego z najsłynniejszych stadionów na Wyspach. Jesteśmy na Anfield. Czeka nas wyśmienity mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dzisiaj zobaczymy ciekawie zapowiadające się spotkanie grupowe. Liverpool zmierzy się z Barceloną. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jak im pójdzie. Mohamed Salah. Na ekranach widzą Państwo, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. W ataku zagrają trójką, ale z nieco cofniętym środkowym napastnikiem. System 4-3-3 z fałszywą dziewiątką stawia przed takim zawodnikiem nowe zadania. Nie wystarczy umieć wykończyć akcję. Trzeba też umieć rozegrać albo dograć do schodzącego ze skrzydła kolegi. Widzę tu w składzie Barcelony jak zwykle wielu piłkarzy uzdolnionych technicznie, świetnie grających z piłką przy nodze, potrafiących celnie podać. Zobaczymy więc na pewno tradycyjną katalońską tiki-takę i usypianie rywala hipnotyzującą grą od nogi do nogi. Tak, w Blaugranie nawet od bramkarza wymaga się dobrych umiejętności podawania i grania krótką piłką po ziemi, a nie tylko wykopywania jej daleko do przodu. Liverpool wraz z lokalnym rywalem Evertonem rozgrywają mecze zwane derbami Merseyside. Niegdyś uważane za derby przyjaźni, ostatnimi czasy ich pojedynki trochę się zaostrzyły. Rywalizacja zrobiła się na tyle ostra, że według statystyk to właśnie w meczach tej pary klubów pokazano najwięcej czerwonych kartek w całej historii Premier League. Van Dijk, Alexander Arnold przy piłce. Thiago. Roberto Firmino przy piłce. Sergio Busquets. Za linii bocznej rozpoczną grę piłkarze Liverpoolu. Dobrze dostrzegł partnera. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. Bayern Monachium zawodzi w tym sezonie pucharów europejskich na całej linii. Nie tak wyobrażali sobie tę przygodę w pucharach, no ale tak się kończy niedocenianie grupowych rywali. Do każdego meczu trzeba podchodzić w pełni skoncentrowanym. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Thiago. Thiago teraz przy piłce. Sprytnie teraz. Czy będzie prowadzenie? Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego, jak dla nich ewidentny karny. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Obronił. Ależ kapitalnie to zrobił. Ewidentny karny. Ale wiesz, dziwię się sędziemu, że nie pokazał faulującemu. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Matip. Próbuje zabrać piłkę przeciwnikowi Sergio Busquets. Zdecydowanie ciekawie zapowiada nam się ten dzisiejszy mecz. Tyle talentów piłkarskich na boisku. Po obu stronach, jak sami Państwo doskonale widzą, nie brak wielkich piłkarskich talentów. Z przebiegu spotkania dowiemy się, które gwiazdy lśnią dzisiaj najjaśniej. Salah oddaje piłkę rywalowi. Messi. Czekamy na dośrodkowanie. Griezmann po drugiej stronie szesnastki. Lionel Messi. Teraz szansa na prowadzenie. Gol, ładny początek, pierwsza bramka.
Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Henderson. Piłka u Roberto Firmino. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Roberto Firmino. Thiago! Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Jordi Alba. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Mogą ich teraz skontrować. W tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. Derec teraz wznowią grę z rzutu wolnego. Salah. Fabinho przy piłce. Roberto Firmino. Obrońca dobrze to przerywa. Messi z piłką coraz bliżej bramki. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Piłka cały czas w grze. To już druga jego obrona z rzędu. Gdyby udało się podwyższyć, poczuliby się pewniej, a tak wciąż prowadzą tylko jedną bramką. De Jong. Dembele. Busquets. Ograł go teraz. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. I pozbył się asysty. Może spróbować uderzenia na bramkę. Świetnie interweniuje. Będzie rzut rożny i dogodna okazja, by podwyższyć prowadzenie. Szukają sposobu, żeby minąć rywali. No i będziemy mieli aut. Ma szansę dograć w pole karne. Jest okazja. Bramkarz broni jak na treningu. Liverpool wciąż bez gola. Przerwa tuż. Ciekawe, czy trener ma już pomysł na zmianę taktyki w drugiej połowie. Roberto Firmino. Thiago Alcantara teraz. Roberto Firmino. To może być wyrównanie? Bramka dla Liverpoolu, która wyrównuje nam stan tego spotkania. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Jurgen Klopp ma powody do radości. Udało się wyrównać, a zespół poczuł się znacznie pewniej. Teraz to oni są dominującą stroną. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Strata piłki przez Liverpool. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Roberto Firmino. Dobrze dostrzegł partnera. To musi być gol!
No, mamy rzut rożny. Będzie szansa, by wyjść na prowadzenie. Kibice liczą, że może w zamian... Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Thiago Alcantara! Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Thiago Alcantara w tempo. Do przerwy 1-1. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Grę po przerwie rozpoczyna Barcelona. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Lionel Messi może teraz zacentrować. Messi schodzi z piłką do środka. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Oba zespoły są dziś w dobrej formie ofensywnej. Widzimy wiele akcji. Jedni i drudzy znaleźli drogę do bramki. Chwilowo jest remis, ale obaj bramkarze muszą mieć się na baczności, bo dziś chwila nieuwagi może oznaczać utratę gola. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Czujny przechwyt Fabinho. Ale sprytne, prostopadłe zagranie. Może zdecydować się na strzał. Jeśli był spalony, to minimalny. De Jong z piłką. Sergio Busquets. Mane. Henderson. Roberto Firmino. Thiago. Ależ dobra okazja. Słusznie sędzia odgwizdał spalonego. Prostopadle za linię obrony. Może teraz jest okazja. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Ależ to było rozegranie. No naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Jurgen Klopp zadowolony, co wcale nie dziwi. Świętuje zdobycie tej bramki, po której prowadzą w meczu. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Dembele schodzi z piłką do środka. Sergio Busquets. Ależ świetnie teraz zablokował. Ależ fantastycznie po raz kolejny zablokował. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Znowu celne podanie tego zawodnika. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Ma teraz trochę miejsca. Nie zmarnuj tego! Ach, nie ma bramki. Wielu kibiców już pewnie widziało piłkę w siatce. No, sytuacja była wyborna. Niewiele takich mogą jeszcze mieć, a tak? Dalej muszą się mieć na baczności. Piqué. No, skutecznie utrudniają rozegranie. Będzie wznowienie z autu. Piłka przechwycona po zagraniu Fabinho. De Jong z piłką.
Lionel Messi. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Salah stracił piłkę. Pjanić. Sergio Busquets. Ale dośrodkowanie do nikogo. Mógł poczekać. I piłka wychodzi na aut bramkowy. O, teraz ma dużo miejsca. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Dembele. Przy piłce Messi. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Ach, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Roberto Firmino. Liverpool prowadzi jedną bramką. To nie jest bezpieczne prowadzenie. Nie mogą popełnić błędu. Anfield pięknie teraz wygląda i pięknie brzmi. To wszyscy kibice Liverpoolu jednocześnie rozpoczęli doping swoich piłkarzy, by dodać im otuchy i pomóc dowieść zwycięstwo do ostatniego gwizdka. To już końcówka meczu, ale Barcelona ma teraz okazję na wyrównanie. Antoine Griezmann. Griezmann podaje w szesnastkę. Tak, jest gol! Jednak udaje im się wyrównać w samej końcówce spotkania. Zobaczmy powtórkę tej bramki. To była centra palce lizać, idealnie mierzona. Dostał dobrą piłkę na nogę i uznał, że nie trzeba jej przyjmować, tylko strzelać z woleja. No to strzeli. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Atak ostatniej szansy, niewiele czasu do końca, wciąż remis, ale teraz ta akcja może dać im zwycięstwo. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Liverpool wznowi od wrzutu z autu. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Czy będzie prowadzenie? A więc jednak dopięli swego gol! Prowadzą w samej końcówce! Ale czy się uda teraz dowieść wynik do końca? Czy to się uda? Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Trener dokonał pojedynczej zmiany, nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Przeciwnik wznawia grę po bramce dającej prowadzenie Liverpoolowi. I rzut wolny dla Barcelony. Dembele. Sergio Busquets ma piłkę. To chyba ostatnia okazja, żeby coś tutaj jeszcze ugrać. Ach, szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie.
Słychać ostatni gwizdek arbitra, a zatem koniec meczu. Ze zwycięstwa cieszy się dzisiaj ekipa The Reds. Dobrze pracowali przez pełne 90 minut i wykorzystywali chwilę dekoncentracji rywali. Przyjemnie się ogląda, jak drużyna potrafi łączyć umiejętności z dobrym przygotowaniem kondycyjnym i taktycznym. Lionel Messi. Teraz szansa na prowadzenie. Gol, ładny początek. I pozbył się asysty. Może spróbować uderzenia na bramkę. Roberto Firmino. To może być wyrównanie. Bramka dla Liverpoolu, która wyrównuje. Prostopadle za linię obrony. Może teraz jest okazja. Tak! Antoine Griezmann. Griezmann podaje w szesnastkę. Tak, jest! Czy będzie prowadzenie? A więc jednak dopięli swego...